Dominik Woźniak, MMA.pl, ze mną cześć. Alan Kwieciński. Cześć. Alan, powiedz mi, jak to było z tym, z tą akcją wczoraj? Ja rozmawiałem wczoraj z Amadeuszem i tam nawet padły takie słowa, że próbowałeś, że chyba próbowałeś uderzyć jego tatę. Absolutnie, powiedziałem, kurde, że on mnie tak wziął za fraki, wziął mnie za fraki i powiedział coś tam, że ty pierwszy zaczął. Mówię, nie, on pierwszy zaczął, nie? I wiesz, i przepychanka, i tego, absolutnie starszego człowieka nie uderzył. Mam szacunek do starszych ludzi i mówię, no w życiu go nie uderzył. A powiedz, jak to było, no bo też Amadeusz mówił, że jakby spotkaliście się i on jakby nie zszedł z drogi, bo ty szedłeś na niego i wtedy jakby doszło do tej konfrontacji. Ja sobie trzymałem sobie telefon, zresztą telefon mi potłukł. Podłóg mi telefon, zjebnął mnie z bara, no to ja chwilę nie czekając, teraz to się dowiedziałem, bo mówię, to było wszystko szybko, zajebałem mu kopa w dupę, zaczęliśmy się szarpać. Powiedz mi, bo też Amadeusz mówił, że dostałeś od niego, nie pamiętam, gonga i masz właśnie nie gdzieś... Nie wiem, czy ty masz jakiś make-up, bo ja nie mam. Ja nie mam żadnego make-upu. Nic, zobacz. Mam coś? Nie. Mam coś? Nic. Nie, mam guza, bo robiłem z Patrykiem i z chłopakami dzisiaj, tam bawiliśmy się, były sparingi parterowe w El Toro. Między innymi był Mateusz Gamrot, Raju, Adaś, Niedźwiedź, więc mówię, Anzora żyje, tak więc fajnie, żeśmy porobili, ale mówię, potem, żeśmy parę rundek jeszcze zrobili z wielkim buu z Patryczkiem i mówię, no ma ciosy, ma akurat takie ciosy ciężkie, że szok. Ale co sądzisz w ogóle o tej całej sytuacji? No bo to jest, wiesz, no dziwne, nie wiem, to ma być jakieś preludium do waszej walki, czy nie wiem, no bo wiesz, jakby, no zrobiła się z tego jakby mała afera. Jest burza między nami już od dłuższego czasu, więc mówię, no ja jestem otwarty, na to starcie. Mam nadzieję, że już więcej nie będzie mnie zaczepiał, tylko sobie w końcu dowyjaśnię mi w klatce, nie będzie kurwa nigdzie uciekał. No. On wczoraj na tym wywiadzie nie zostawił na tobie suchej nitki. To jest pała, no mówię, to jest zwykła pała, chuj do szczania i tyle, no. Kondon to jeszcze kurwa obspermiony, że tak powiem. Zwykła pała, no na mnie to jest zwykła pała. Sorry, że tak gadam, ale nie trawię tego człowieka i też ja na co dzień tak się nie wyrażam, ale mówię, dla mnie to jest zwykła pała i tyle. Powiedz bez zasad jakikolwiek. Tu jednego gada, kurwa, tu drugie, kurwa, wiesz, lubi sobie podkoloryzować coś, zresztą ludzie to już powoli widzą, że lubi sobie pewne rzeczy podkoloryzować. Powiedz mi, czy takie akcje to ciebie nakręcają na te walki, czy tak, ty... jak najbardziej. Zobacz, ja jestem kurwa nabuzowany na niego, gdybym jeszcze wczoraj, gdyby była sytuacja, to mógłbym z nim kurwa wychodzić, mówię, o każdej porze dnia. A jeszcze w tym tygodniu już miałem takie nerwy tak samo, że iskra. U nas jest tak, że kurwa jest iskra i jest kurwa dym, ogień. Powiedz mi, Alan, kiedy cię w takim razie zobaczymy na Fame MMA? Czekamy. Kolejna gala. Też czekam. Niedługo myślisz, że tam chciałbym, no mówię ci, to oni robią robotę, no bo oni robią robotę, za co się dzieje, no szapoba dla nich, co oni odpierdzielają za widowisko i powiem ci szczerze, naprawdę czekam na propozycję i na walkę, w końcu. Powiedz mi, czy ta propozycja dla Różala jest cały czas aktualna? Tak, jak najbardziej. Jeżeli już powiedziałem A, no to trzeba powiedzieć także samo B. Jeżeli mu tak rzuciłem, chociaż to teraz się okazało, że to nie były jego słowa. Jeżeli by chciał, fajna walka by była, cel szczytny, więc jak najbardziej. No, Amadeusz też mówił, że jakby nawoływałeś do tej walki, a mogła ona by się bardzo dla ciebie źle skończyć, że jakby nie miałbyś żadnych szans z Różalem i jakby też no mówił, że to nie ma sensu. Czemu nie ma? No to jego słowa, tak powtarzam, że po prostu jest taki, że on jest dużo większy, bardziej doświadczony. Dopóki walka trwa, wszystko jest możliwe. Ja też siebie nie skreślam. Fajnie by było, gdybym wytrwał dwie rundy. No, czyli nawet byś się chciał zmierzyć, jakby wiedząc, że jest duże ryzyko porażki, tak? Dla jakby sportowego. Tak. Nie raz byłem underdogiem. Nie raz byłem underdogiem, a jeszcze w tej walce to już w ogóle byłbym kula kosmicznym underdogiem, ale trzeba wierzyć w siebie. Chciałbyś taką walkę toczyć na zasadach K1 czy na zasadach MMA? Nie miałbym siły. Dzisiaj Patryk mnie przygniótł tak, że nie mogłem oddychać. 130 kilo mnie przygniotło. Który Patryk? Wielki Bu. Z Trójmiasta, więc nie jest to dziś się kręci. Więc mówię, no przygniot mnie, że kurwa nie mogą oddychać, nie? Więc pewnie ta walka szybko by się, jeżeli to była MMA, to pewnie jeszcze szybciej by się skończyła. A trenujesz w ogóle trochę też MMA, czy jakby skupiasz się tak mocniej na tych stójkowych jakby
sport, tak jak to wygląda? Miesza, tak, jeśli chodzi... no teraz mieliśmy na przykład w El Toro, mieliśmy za zaproszeniem Adasia Niedźwiedzia, mieliśmy tam sparingi parterowe, więc zapasy parter. Jak się idzie ten parter? No bo jakby staram się, no nie jestem wirtuozem, staram się. Trzeba mieć defensywne zapasy, spierdalać do góry i robić swoją stójkę. Pozycja mocna, taka basic. Robić swoją robotę stójkowo, a nie. I tam się bawić tam, gdzie to, ten błąd, co zrobiłem z Tańculą, że wpierdalałem się do parteru, mówię, a gdzie ja, moją domeną jest stójka, nie? Zaczęły się gale z publicznością, powiedz, jak to oceniasz? No mamy Arenę Gliwice, to jest jedna z największych hal w Polsce. Tęsknię już, uwierz mi, że tęsknię już. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbyś wychodzić przy pełnych trybunach? No co się dzieje, no chciałbym. Marzę o tym, w końcu. Jak poszło? Bo nie widziałem. 23 sekundy. Wygrałeś? No, gratuluję. Dobrze, Alan, w takim razie powiedz mi jeszcze na koniec, oprócz Ferrariego, który jakby walczy teraz, z kim chciałbyś się zmierzyć w swojej kolejnej walce? Bo na pewno masz kogoś. No i Różala oczywiście. Chciałbym rewanż na pewno z Arkiem, bo chodzi mi to po głowie cały czas. Jest tam gdzieś Arek, właśnie się minęliśmy. Chodzi mi to po głowie cały czas, ta porażka, więc wiesz, że wiesz... Prowadź do mówienia, czy się patrzysz tam? Nie, szukałem Marka, bo myślałem, że go zawołam i zapytam od razu, czy zrobił rewanż. Arek! Chodź na chwilę! Chodź szybko! Na chwilę! Nie. O, ładny knockout, gratulacje oczywiście. Ojej. No i tak padła, jak z kim bym chciał walkę oczywiście, nie? No to pierwszy Farmazon. Gdzieś tam... Masz całą, mówisz, już listę, no, tak? Tak. Ale mówię, że cały czas mi chodzi po głowie nasz rewanż, że chciałbym go, kurde... Chciałbym się pokazać z tej drugiej strony, tej spokojniejszej strony. Jakiej kategorii wagowej byś chciał? Obojętnie. Znaczy, no nie obojętnie, no ale tak do 90 kilo. 108. Do, nie, no bez przesady. No, ja do 90... To już nie urosnę. No to dawaj do 8,4. No to tak jak było. No 8,4 się bić, nie ma problemu. To co, na kolejnej walce? Nie, kolejny to bym chciał jeszcze... Mam swoją tam listę, dwie. Za trzy. Zatrzymaj. I to już będzie koniec. Się naczekasz. Ja też mam kolejkę. Zobacz, jaki smutny. On może w jednym roku zrobić, kurwa, ty wiesz, tam w jednym, nawet na dwóch galach zrobić. Ale no, tak jak mówimy, no, chodzi mi tak walka gdzieś po głowie cały czas, gdzieś z tyłu głowy mam cały czas, więc no, chciałbym się pokazać przede wszystkim z tej normalnej strony, nie ze spiętej. Ja wiem, bo ja to samo przeżywałem, ja ci doskonale rozumiem, bo to samo przeżywałem z Muranem. Tak samo była, wiesz, dysproporcja, ale po prostu mi głowa siadła, więc ja... Presja robi, kurwa, głowę. Uderz go z bara, ja was zacznę rozdzielać. Tak, robimy dymy? A to się dogadamy. Dobra, idę do... Idę, dobra, dziękuję bardzo. Gdzie, do Rudego? Alan. Rudy, nie dostałeś się! Nie dostałeś się! Dłuższa lista będzie chyba, co? Dziękuję bardzo za ten szalony wywiad. Dzięki.